Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o pokrzywie. O tej zwyczajnej pokrzywie, która rośnie niemalże wszędzie, której rośnie bardzo dużo. Nie zdajemy sobie sprawy, jak błogosławione właściwości ta pokrzywa może dla nas mieć. Niech Cię to nie zmyli, że ona jest wszędzie, że jest jej dużo. Powietrze też jest wszędzie, też jest jego bardzo dużo, a nie znaczy to, że nie ma ono dla nas zbawiennego znaczenia. To samo z pokrzywą. Powiem Ci dzisiaj o właściwościach leczniczych pokrzywy, zarówno stosowanej wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Podam Ci kilka przepisów. Powiem Ci też, ale to już na koniec, bo może nie wszyscy są w tym zainteresowani, o magicznych właściwościach pokrzywy. Zaczynamy od właściwości leczniczych. Otóż już Hipokrates podał 61 zbawiennych właściwości pokrzywy. Ja tu nie będę Ci ich wszystkich wymieniał. Powiem może tak ogólnie, ale zacznę od tego, jak się zainteresowałem tymi właściwościami pokrzywy. Jak wiesz, kiedyś nosiło mnie dosyć trochę po świecie. To było w jednej z byłych republik Związku Radzieckiego. Spotkałem kobietę, która zbierała pokrzywy. Wyszło pewne nieporozumienie. Myślałem, że zbiera tą pokrzywę dla jakiegoś zająca, królika, innego myszozwierza. Okazało się, że zbiera tą pokrzywę na zupę dla mamy. Nie, to nie wynikało z tego, że była aż tak biedna. To wynikało właśnie z tych leczniczych, fantastycznych właściwości pokrzywy. Ona mamę tą zupą karmiła niemalże codziennie. Ostatni raz, kiedy miałem z nią kontakt, mama miała 96 lat i była w bardzo dobrej kondycji. Już samo to świadczy, jakie fantastyczne właściwości ta pokrzywa posiada. Potem podam przepis na tą zupę. Pokrzywa. Cóż, pokrzywa od wieków ceniona, zawiera bardzo dużo witaminy C, a więc odporność, a więc wchłanianie również innych witamin. Zawiera też witaminy z grupy B, zawiera witaminę K, olejki eteryczne, mnóstwo pierwiastków tak potrzebnych, jak chociażby żelazo, magnez, wapń, wiele, wiele innych. I tu od razu powiem, że osoby stosujące leki na cukrzycę i osoby z nadmiarem żelaza we krwi nie powinny doustnie tych preparatów z pokrzywy przyjmować. Dla reszty osób to będzie dosyć bezpieczne. Jak przygotować takie preparaty? Jak sobie pomóc za pomocą tego ziela ogólnie dostępnego? Może najpierw przepisem na tą zupę pokrzywy, bardzo pożywna, pełna witamin, wzmacniająca, chroniąca od infekcji i przeziębień. Najpierw trzeba ugotować taką podstawę, coś w rodzaju rosołu, tylko oczywiście bez mięsa. Tutaj mięso może zepsuć wszelkie właściwości, jak również wprowadzić Cię w stany lękowe lub inne niepotrzebne komplikacje, więc to jest po prostu taki czysty, warzywny rosołek, tylko że bez tam fasolek, kapusty, takich innych, po prostu marchewka, pietruszka, seler, por, cebula, co tam masz jeszcze, to należy podgotować przez jakieś około 15 minut. Następnie, kiedy już się zagotuje, wrzucasz na 10 minut, na ostatnie 10 minut wrzucasz parę garści świeżej pokrzywy. Żeby dodać smaku, można podsmażyć na patelni parę ząbków czosnku, zależnie od tego, jak duży to będzie garnek tej zupy. Jeden do kilku ząbków czosnku podsmażyć na patelni, też dodać podczas gotowania tej pokrzywy. To nada zupie bardziej konkretnego smaku. I już. Niesamowicie proste, a jakże zdrowotne, jakże pomocne. Pokrzywę można pić też w formie naparu, takiej herbatki, po prostu ziele pokrzywy zalać gorącą wodą, postawić na 15 minut, żeby się zaparzyło, troszeczkę ostygło.
Tutaj ja bym był za tym, żeby dodać plasterek imbiru, żeby też bardziej konkretnego smaku temu nadać. Z tym, że uwaga, tego nie można pić więcej niż 2-3 szklanki dziennie. Pokrzywa ma dosyć silne właściwości moczopędne, odwadniające, co jest dobre może przy opuchliznach, natomiast tak na co dzień nie za bardzo powinniśmy się tej wody z organizmu pozbywać. Jeżeli chcesz przygotować sok z pokrzywy, nie wyciskaj jej od tak po prostu w sokowirówce, ona jest dość sucha, niewiele z tego wyjdzie. Natomiast proponowałbym Ci do jakiejś szklanki czy słoiczka posiekane ziele pokrzywy wrzucić, zalać je ciepłą wodą. Dobrze, żeby to była tak zwana świeża woda, żywa woda. Jak ją przygotować, znajdziesz przepisem na moim filmie o wodzie, o właściwościach wody. Zalewasz tak mniej więcej do prawie do poziomu tego ziela z pokrzywy. Odstawiasz na kilka godzin w ciepłym, ale nie na słonecznionym miejscu i po tym czasie po prostu całość wyciskasz. To da Ci sok z pokrzywy, który może być stosowany zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Cóż, te preparaty doustne zapobiegają anemii, pomagają również w leczeniu anemii. One wzmacniają odporność, napełniają Cię witalnością, pomagają w zwalczaniu wielu chorób, działają również przeciwbakteryjnie i przeciwinfekcyjnie. Warto je stosować. Przypominam, jeżeli bierzesz leki na cukrzycę lub masz zbyt dużo żelaza we krwi, tych preparatów doustnie nie przyjmuj. Pokrzywa może być stosowana również zewnętrznie. Taka zwykła płukanka, coś takiego jak herbatka z pokrzywy, może być stosowana na włosy. Ona wzmacnia cebulki włosowe, pozwala im się zregenerować, w związku z czym te włosy Twoje będą ładniejsze, a przede wszystkim będą intensywniej rosły. Okłady z pokrzywy są bardzo dobre na opuchlizny. Można również stosować na niewielkie rany w celu szybszego zagojenia się. Tutaj zarówno te herbatki, okłady z ziela, jak i sok z pokrzywy będzie dobry na problemy skórne. Taki sok z pokrzywy bardzo pomaga w leczeniu trądziku. Także zastosowanie jest wszechstronne. Warto tej pokrzywy spróbować. W razie czego służę pomocą, mogę jakieś tam konkretne przykłady podać, co i jak tutaj zrobić. Ale też chciałbym Ci powiedzieć o właściwościach tej pokrzywy magicznych. W Rzymie ona była uważana za ziele Wenus, w związku z czym była stosowana jako afrodyzjak. Tak też można to zastosować. Ale tak, Skandynawowie wierzyli, że chroni przed piorunami. Dużo szersze te właściwości magiczne były uznawane u nas w naszej kulturze słowiańskiej. Również uważano, że chroni przed piorunami i burzą, wplątywano ją w strzechy domów. Wiązkę pokrzywy kładziono pod łóżkiem chorej osoby, aby pomagała dojść do zdrowia. Noszono przy sobie pokrzywę jako antidotum na złe oko, na wszelkie złe moce, na wszelkie klątwy. To też można tak zastosować. Ja wprawdzie stosuję inne zabezpieczenia, ale coś mi mówi, że te zabezpieczenia za pomocą pokrzywy będą dobre i skuteczne. Wygrzebałem w jednej ze starych, bardzo starych książek dla Ciebie coś takiego. To jest jakby inwokacja do pokrzywy, zamawianie za pomocą pokrzywy, ochrona przed złem. Przed wszelkim złem, przed wszelkimi urokami, przed złymi duchami znalazłem coś takiego, bardzo, bardzo stara inwokacja. Pozwól, że przeczytam Ci ją z kartki, żeby niczego nie pomylić. Mam tutaj taką karteczkę i zaraz przeczytam. Tu jak do tego podejść? Należy się wpatrywać w tą pokrzywę, należy
starać się z nią zjednoczyć, poczuć jakby jej ducha. Tu chodzi o świeżą pokrzywę oczywiście, a nie o susz. Kiedy już tak wejdziesz w jakby taką łączność, poczujesz taką pełną akceptację, łączność z tym zielem, wtedy wypowiedz następujące słowa. Tutaj patrzy, w przód patrzy i wstecz patrzy. Od niebiosów i przestworzy aż do ziemi wszystko widzi. Trzy nieba, trzy ziemie i sześć stron świata. Wszystkie złe duchy przy Twojej pomocy cudowne ziele pokonaj. Źrenicą jesteś niebiańskiego orła, wezwij tysiącokiego Boga. Precz niechaj wszystkie idą zła. Z Twoją pomocą wypędzam wszystkie. Jak słońce na niebie, spal je i wypędź. A szczególnie tego, który lata pośród przestworzy, włazi na niebo i ziemię, który ma się za władcę. Pokonaj go. Niech nie ma do mnie przystępu. Tyle to starosłowiańskie, stare inwokacja, zaklęcie, jakkolwiek to nazwiesz. Możesz wypróbować, prawdopodobnie to będzie działać. Ale nie zapominaj o pokrzywie jako zielu stosowanym doustnie i zewnętrznie, która pomaga we wszystkim. Spróbuj przez jakiś czas jeść sobie taką zupę z pokrzywy, pić napar z pokrzywy, czy stosować sok z pokrzywy. Nie będzie to za 3 minuty, oczywiście, jak wszystko, ale po kilku dniach, może kilkunastu, Twoje zdrowie znacznie się poprawi, poprawi się Twoja odporność. Będzie to pomocne w zwalczaniu wielu, wielu chorób. Zapraszam Cię oczywiście na inne moje filmy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.